Ona wróciła, Geralt. Po tylu latach. Cześć, witajcie w pierwszym odcinku dodatku DLC do Wiedźmina o nazwie Serca z Kamienia. Oczywiście Wiedźmin 3, Dziki Gon, Serca z Kamienia. Włączyłem grę i pokazuje nam się oto taki ekran. A jeśli chodzi o jak to wgrać, ogólnie kod możecie, jak macie wcześniej, możecie go wgrać wcześniej i wam to się nie pobierze. Przechodzicie do ustawień na GOG-u i tam w sekcji DLC Installer, czy Installed, czy coś takiego, wybieracie, tam będzie Game Overhaul, czyli wyświetlanie tych naszych osiągnięć w grze i 16 tych darmowych DLC, jeśli je sobie gracie. Tutaj mam oczywiście podziękowanie za zakupienie tego oto dodatku. Możemy rozpocząć dodatek na trzy różne sposoby. Możemy po pierwsze rozpocząć... Właśnie, możemy rozpocząć od początku, czyli jak na początku gry zaczniemy... No zaczynamy grę, nie? I od razu dodajemy sobie do świata ten dodatek. Czyli po ukończeniu prologu mamy zadanie związane z tym dodatkiem. Oczywiście sugerowany poziom 30 plus. Możemy załadować uprzedni zapis stanu gry. No, oczywiście zadanie zostanie dodane automatycznie, o ile prolog zostanie już ukończony. Oczywiście 30 plus poziom sugerowany. I możemy w opcję tylko serca z kamienia. Rozpoczynamy wtedy z postacią, z Geraltem na 32 poziomie, z domyślnym ekwipunkiem i umiejętnościami. Ja oczywiście wczytam stan gry, więc zatwierdzamy. Ok, zmieniła nam się tutaj ikonka, oczywiście zainstalowano. Ten dodatek będzie później. Jestem ciekaw, czy jeszcze coś się pozmieniało. Tutaj możliwe, no nie. Możliwe, że jest coś z wideo. No nie, no raczej nie będzie nic. Oczywiście wszystko na ultra. Tak jak to... A, dobra. Tutaj mogę pierwszy albo drugi monitor. Mam teraz dwa odłączone. Dobra, wróć. Oczywiście wróć. No i dobra. I co ja mam zrobić? Czytać grę po prostu, tak? Chyba. Tutaj nie mogę nic kliknąć. Może zawartość dodatkowa coś. Tutaj jest w ogóle... Nie widzę, żeby tu było to coś. Tak, musimy chyba wczytać, więc czytajmy sobie. Oczywiście już nie ma takich powtórzeń, bo już ukończyliśmy fabułę, już tego nie będzie, no chyba że z dodatkiem będzie. Nawet było fajne. Oczywiście grę będę dziś jak na wakacjach drugi raz przechodzić. Fabułę będę nagrywać z innymi wyborami, a zadania poboczne będę na Twitcha. Oczywiście tutaj zakończyliśmy. Miłe, złego początki. Serca z kamienia. Dziękuję za zakup dodatku Serca z kamienia. Pierwsze zadanie z dodatku Serca z kamienia zostało ustawione jako aktualnie śledzone. Sugerujemy jednak, aby się rozpoczął je tylko, jeśli twoja postać osiągnęła już poziom 30 bądź wyższy. Życzymy dobrej zabawy. Zaklinacz. Grając w dodatek Serca z kamienia, nabierz się na zaklinacza oznaczonego na mapie ikoną o takiej książki, powiedzmy. Jest to nowy, unikalny rzemieślnik z dalekich krajów, który potrafi znacząco ulepszyć twój ekwipunek. Sprawdź jego możliwości. Oczywiście sprawdzimy. Coś jeszcze? Oczywiście znajdujemy się w Kermoren, ale ja chciałem na zadania. Oczywiście zadania główne, teraz mamy w dodatku takie niebieskie, później chyba będzie czerwone, bo przynajmniej taki dodatek ma kolor. I oczywiście logo. Musimy właśnie dostać się do karczmy 7 kotów, która znajduje się tutaj przy Nowigradzie, tutaj dokładnie.
Więc tam mamy zlecenie na tablicy ogłoszeniowej. Spoko. Może być przerwa między kolejnym dodatkiem, bo nie wiem, czy mi się uda zdobyć płytę od razu, bo naprawdę były problemy za pierwszym razem. Chociaż ja to kupiłem już chyba trzecia partia była. No to już wtedy mieli. Bo ja wcześniej nie kupywałem tego dodatku, bo nie było sensu. Kupiłem tak gdzieś miesiąc, 2 miesiące temu i mamy tutaj tablicę ogłoszeniową. I uwaga, Kupię uwaga! kołyskę mało Teraz coś takiego przechłodzoną. mamy. Wynajmę amanta na ślub przyjaciółki. Wymienię dziurawy garnek na bryczkę. Kto pisze te ogłoszenia? Szukacie Wiedźmina? Kogoś, kto zabije potwora. Może być Wiedźmin. Co to za potwór? Duży, zły, paskudny. W kanałach siedzi. Jak jesteś zainteresowany, to przyjdź do majątku Garin. Pytaj o Olgierda von Everetz. To on wystawił to ogłoszenie. Olgierd von Everest będzie odgrywał ważną, ważną rolę. Czyli mamy zaklinacz słów, oferuje swoje skromne usługi. Najmie Amanta na ślub przyjaciółki. Zlecenia bestia z kanałów. Kapela weselna. Kupię kołyskę. Mieni dziurawy garnek na bryczkę. Wow, zajebiście, że zaklinanie na dobry początek. Czyli tak, mamy zaklinanie. Okej, okay, wiecie co? Zaklinacza na razie nie będziemy używać. Zaklinacz jest. Oczywiście odblokowała nam się lokacja tutaj. To jest posiadłość? Von Everetz? Serio? Myślałem, że to będzie posiadłość Von Everetzu. I tak jak mówiłem, pojawiły się tutaj mamy tego zaklinacza, ale także pojawiły się nowe znaki zapytania. Gdzie one są? Powinny się pojawić nowe. Aha, one się pojawią chyba jak odwiedzimy tutaj tablicę, tak. Oczywiście tutaj jeszcze nie zrobiłem, specjalnie chciałem ogarnąć. Czyli tak, no to na początek spotkajmy się z Everecem. On będzie odgrywać ważną rolę. Dwie postacie będą bardzo ważne, więc on jest tutaj. Wiecie co, ja się tepnę tutaj i pojedziemy sobie tutaj do tego czegoś, tego Everetza. Okej, okay, to jest ten domek oczywiście. Ja sobie zaznaczę punkt referencyjny, bo oczywiście po Ruszy! drodze nam się tutaj świat odblokował. Ale mi I w ogóle, jak śmierdziło. ktoś się zastanawia, czy kupić dodatek? Dodatek jest w cenie około 70 zł, jeśli chodzi o opakowanie. Na internecie jest za 40 około, ale w opakowaniu macie także karty do gwinta, talię potworów i talię Skojatelo. Okej, tutaj coś mamy, folwark jakiś. Okej, zobaczmy, oczywiście mamy zwiedzać. Dzieciaki mi przestraszysz! Nic nie ma chyba. Ja. Kurwa! Zbytnio nic nie ma, więc udajmy się do posiadłości tego naszego pana. Tutaj dokładnie. A później będziemy zwiedzać. Tutaj oczywiście przypominam, że nie było dostępu gdzieś tutaj. No tutaj jeszcze był dostęp, pewnie do tego też był, ale dalej nie było. Więc tylko możemy po zakupie dodatku. Ciekaw jestem, kiedy ogólnie Słońce to wysoko, a to dopiero kolejny drugi mostek na dodatek powinien szpecie. wyjść gdzieś tak Niedobrze. w kwietniu, około. Kwiecień, maj. Miał wyjść w styczniu nawet, ale się przełożył. No, został przełożony, nie? Ja wam miałem drogami jeździć, a jeżdżę tędy. Dobra, zobaczmy tutaj, co ten pan zrobi. Kurde. Trudno mi się steruje, krzesło mi się zepsuło. Posiadłość Garina. Okej. No i dobra. Lubisz sobie popić, co?
Okej, okay, dziki. Dobra. Ten cały czarny cysosz, to mnie... Okej, mamy kascenkę. Ej, ty! Nie znam cię! Czego chcesz? Szukam Olgierda von Everec. A, w środku jest! Okej. Szukam Olgierda von Everec. Nie ma tu takiego. No dobra, kim oni są? Kim wy właściwie jesteście? A na kogo ci wyglądamy? Na bandę rzezimieszków albo zgraje byłych żołdaków, którym się poszczęściło. O, i tu się mylisz. Myśmy wszyscy szlacheckie syny. I córki! No więc dowiem się, kim jesteście? Jesteśmy wolną kompanią redańską. Wołają na nas dzicy. Od dzika w herbie. Okej. Okay. No dobra, no to gdzie znajdziemy tego Olgierda? Powiedziano mi, że znajdę tu Olgierda von Everec. Ktoś cię oszukał, bracie. Już chyba ukrywają. To może teraz dla odmiany ty mi pomożesz, bracie. Coś mi się wydaje, że chyba mieliśmy inne matki. Co za suchary. Dobra, Angus, odpuść mu już. To ja jestem Olgierd. Mów, co cię sprowadza. Nie, nie, to ja jestem Olgierd. Ty? W życiu, to ja jestem Olgierd. Okej. Panda idiot. Wszyscy jesteście Olgierdem, tak? A jakże? Jeden mężczyzna w trzech osobach? To które z was ma jaja? A które mózg? A im teraz dogadam. Nie śmiejesz się? Znaczy, że ty nie jesteś ten od mózgu. Nie no, zaraz. Nie, ja jestem ten od pięści. O! O nie, zablokowałem się. Z tyłu, ej! Poobrażaliśmy ich. Oczywiście easy peasy jest walka. Jak się ogarnęło. O nie, za blisko stałem. I się o ścianę zablokuje. Kurde. Nie, o ścianę się nie można blokować. A, dobry jesteś. Nadawałbyś się do naszej kompanii. Chodź, zaprowadzę cię do Olgierda. Okej, nic się nie stało. Jak cię zwał? Geralt z Rivii. Okej. Okay. Dam ci radę, Geralcie z Rivii. Jak już staniesz przed Olgierdem, mów tak, żeby go zaciekawić. Ja mam go zaciekawiać? To on szuka kogoś, kto zabije bestię. Kogoś, niekoniecznie ciebie. Okej. Okay. Więc jeśli... O nie! Myślałem, że już nie będzie mówić, więc weszłem. Atamanie, masz gościa. Wiesz, jakie rzeźby sprzedają się najlepiej? Posągi bożków, popiersia królów i akty. I proszę, co my tu mamy? Gołą babę. A ty co o niej myślisz? Okej, co my tu... No to raczej nie.
Okej. Nie znam się na rzeźbach. Niewiele tracisz. Sztuka jest teraz coraz bardziej płytka i nijaka. Za 100 lat ludzie będą umieszczali akty na plakatach reklamowych i sprzedawali za ich pomocą na przykład cegły. Wspomnisz moje słowa. Ech, lubiłem kiedyś Votticellego. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz o idealnych proporcjach, bez skazy, idealny do bólu. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamyk. Okej. Od razu lepiej, a przynajmniej ciekawiej. No dobra. Dobrze, a teraz porozmawiajmy o konkretach. Zejdźmy do mojej kompanii, przekąsimy coś. Okej. Ataman Olgerd! Vivat! Niech żyje! Vivat! Niech żyje! Vivat! Vivat! Niech żyje! Zejdź i napij się z nami! No, to teraz nie mamy już wyjścia. No, okej. Przynieś nam wina i coś do jedzenia. Jest jakaś okazja, czy świętujecie bez powodu? Zawsze jest jakaś okazja. Dziś mamy chrzcin. Czyje? Nowej szabelki Imć Bohatyrowicza. Mam już dla niej imię! Będzie się zwała Tradycja! No dobra, to zlecenie. Powiesz mi coś więcej o tej bestii z kanałów? Nie mam pojęcia, co to takiego, ale wiem, że zabija ludzi. Nie przejąłbym się tym zanadto, gdyby niedawno ofiarą nie padła moja kucharka. Nikt tak nie przyrządzał dziczyzny jak ona. I po tę dziczyznę wysłało się do kanałów? Nie. Pojechała na jakiś festyn, a przy okazji miała odwiedzić kuzynkę. Ta jej nagadała, że w oksenfurckich kanałach mieszka królewicz zaklęty w ropuchę. A wiadomo, jak to baby. Każda by chciała księcia, choćby miała za nim brodzić po kolana w gównie. Okej. Weska też chciała, więc poszła, ale już nie wróciła. Ponoć nie ona pierwsza zresztą. Hej, zostawcie ją! To tak się traktuje córkę dziedzica? Wybacz, o czym to mówiliśmy? A tak, o zleceniu. No więc jak? Zajmiesz się tym? Oczywiście. Dajdę z nagrodą. Pozbędę się bestii. Zobaczymy. Jeśli zjawisz się tu z jej łbem, nagroda cię nie minie. Okej. Olgierd von Everett, czyli to jest postać, która będzie bardzo, bardzo ważną rolę odgrywała, a tutaj coś jeszcze mamy. Hej ty, kocioczka! Wołają mnie Geralt. A ja cię będę wołała kocioczka, co, zabronisz mi? Przejdź do rzeczy. Mam dla ciebie intratną ofertę, kocioczka. Ktoś zabił mojego przyjaciela, nazywał się Klivert. Chcę, żebyś ustalił, kto za tym stoi i uciął mu łeb. No okej. Czemu sama go nie pomścisz? Wy chyba lubicie sobie szabelką pomachać. Ano lubimy. Gdybym wiedziała, kto stoi za śmiercią Kliverta, dawno temu wyprułabym mu flaki. Ale nie wiem. Ale ty, kocie oczka... Ty dużo widzisz. Ty go wytropisz. No okej. Mów dalej. Klivert sprzedawał fistech. Nic wielkiego, lokalny handel. Parę dni temu pojechał po towar do łukowca. I nie wrócił. Byłaś tam? Widziałaś jego trupa na własne oczy?
Nie, Klivert był sukinsynem, ale słownym. Jeśli nie stawił się na spotkanie ze mną, to znaczy, że jest martwy. Znajdź drania, który za tym stał. Znajdź i zabij. Dobrze zapłacę. Przemyślę to sobie. Klivert miał bliznę na czole, podobną do twojej. Rozpoznasz po niej ciało. Powiedziałem, że to sobie przemyślę. Wiesz co, kocie oczka? Starczy, że raz spojrzę na faceta i wiem, z jakiej jest gliny. Zrobisz, o co proszę. Mogę się założyć. Okej. Znajdziesz mnie w Oxenfurcie, w alchemii, karczmie przy rynku. Okej, okay. Róża na czerwonym polu, czyli tak, na początek... Wiecie co, ja bym bardzo, bardzo chętnie tutaj się udał. Na razie pozwiedzajmy. Czyli tak, Olgierd? Ktoś jeszcze? Teraz tam się pojawi, kto jeszcze? Nie, nikt już nie. Tutaj, weźmy sobie płotkę. O, mamy jakieś zadanie ogólnie. Okej, mamy tutaj zadanie. Na pewno sobie ogarnę je. No i tak jak mówię, tutaj bym chciał się udać. A później od razu bym zaklinanie na dobry początek chciał. A, pokonaj przeciwnika. No sorry. Czyli tak, zaklinanie na dobry początek. Na początek bym chciał. A później to zlecenie. I tutaj walka z bossami jest dużo, dużo trudniejsza. Ej, nie mogę płotki przywołać, halo. No dobra, zrobimy tak, że tutaj mamy płotkę naszą. Oczywiście widziałem ją na mapie wcześniej. No i dobra, jedziemy tam zobaczyć te... Bo jeszcze chyba tam będą zlecenia jakieś. Ogólnie to też będzie... Ogólnie to... zarąbiście będzie wszystko tutaj zrobione. Walki z potworami będą dużo, dużo inne. Naprawdę będzie trzeba się postarać, żeby zabić takiego potwora. Bo nie jest to łatwe. Wiecie co? Dobra, weźmy dzień sobie i jakbym chciał, żeby nie padało, ponieważ chcemy sobie pozwiedzać, nie? Możliwe, że zaklinanie zrobimy sobie też za chwilę. No właśnie. Od razu lepiej. Lepsze kolory. Okej, coś mi się tam rozmywa dalej. Obraz przez mgłę najprawdopodobniej. Chociaż nie, no to silnik taki. Gra ogólnie waży... Okej. Widz. Gra ogólnie waży... 9... 2,9 giga, o. Czyli tak mamy. Tutaj jest DLC, to ogólnie inne też, niebieskie takie. Pierwsze znaczy złodziej, rabuś, obwieszczenie, naprawienie jędruś, zlecenie, uczeń zaginął bez śladu, okej, mam zlecenie, woda na czerwone pancerze, sługi stolarskie, Gomez? Serio Gomez? Czekajcie, Gomez i coś jeszcze. Okej, tutaj możecie oczywiście jeszcze przeczytać. Gomez. Okej, okay, bez śladu mamy zadanie. I tutaj mamy taką wioskę. Do czego się szykują, widzimy. Tutaj ozdabiają tą wioskę. I mamy młyn. Nie mogę nadal płotki wezwać. To nie jest fajne. Czyli tak, jesteśmy tutaj, no to jakoś tędy można by przyjechać, albo tędy. To, że płotki nie mogę wziąć, no to weźmy tędy sobie pojedźmy. Nie mogę niestety właśnie tutaj z płotką. A z tym zaklinaniem to ogarniemy za chwilę. Idę sobie. Czyli tak, tędy, tak? Chyba tak. Tak. I ten gość, okej, gniazdo potworów tutaj mamy. Nekery 34 poziom, wow!
Okej, opuszczone miejsce jeszcze jakieś. Spoko, tak jak mówiłem, są znaki zapytania. Monsternet to się nazywa gniazdo potworów, jakby ktoś się pytał, w osiągnięciu przynajmniej tak. Gniazdo Monsternet jest dobrym tłumaczeniem gniazdo potworów, ale na pewno nie jest dobrym. Jak widzimy tutaj wystarczy, w sumie te nekery zielone są trudniejsze do pokonania. Potemu to dużo zbieramy, ale nie ma problemu. Pozbierajmy wszystko. Tędy nekery wykopują się na powierzchnię. Geralt to każdy wie. Każdy wie. Ogólnie to w sumie nie wiem, jak ja będę przychodzić od nowa ponownie grę. Naprawdę nie mam pojęcia, czy użyję Nowa Gra Plus, czy użyję. Okej. Okej, sporo tych punktów zapytania. Mimo że się wszystkie nie wyświetliły. No, wszystkie się nie wyświetliły. Czyli to nie wszystkie się pokazało, bo jest ich około 30. Za chwilę zobaczmy, ile się pokazało. Możliwe, że później się odblokują. Na tym terenie właśnie będzie te 30 znaków zapytania. Nie wiem, dzisiaj live'a zrobię, to zobaczę, jak tam będzie. Ale dobra. Aha, jeszcze taki troll face. Okej, troszeczkę mutagenu, zielone, niebieskie, czerwone, grają. Te nekery wykopują się na powierzchnię. Co mnie dziwi, to jest opuszczone miejsce na dole tam. Pokazuję. Odsuń się. Radzę wam się odsuwać, bo naprawdę jak dostaniecie petardą. Aha, opuszczone miejsce to po prostu tutaj. Mieliśmy to gniazdo zniszczyć. Okej. Już wszystko się wyjaśniło. No fajnie to wygląda, świat cały. Płoteczka, gdzie ty jesteś, płoteczka? Tak, tu trzeba było te dwa gniazda zniszczyć. Płotka! Mogę? Mogę zawołać, okej. O, już myślałem, że się znowu bugnie. Czy on nie jest przy tym wiatraku? Czekajcie, tam dalej mamy w tle. Z tyłu. O, sporo mamy tutaj rzeczy. No to oczywiście jedziemy dalej drogą. Gdzie trzeba będzie w lewo skręcić. Oczywiście tędy jedziemy. Tam jakieś kurde zamki. Czekajcie, tam jest prosto. Czyli. A, tutaj. Spoko, odwiedzimy oczywiście wszystko. Ile my mamy tych znaków? 29. No dobra. Będziemy ogarniać. 3 już mamy załatwione. Cash. Sprzedawca? Nie wiem, dlaczego cash się wyświetla na początku. Aha, i jeszcze mamy. Jeszcze jakieś. Tutaj coś mamy. A, obóz bandytów i jeszcze coś. I znak. A, to jest zapytania znak. Spoko. I tutaj mamy bez śladu. Okej. Wolniej, płotka. Dobra, tutaj w lewo na pewno. Tak, w ogóle mnie mapa prowadzi. No i dobra, to będzie ostatnie zadanie. Teraz niestety zły przycisk wcisnąłem przed chwilą, ale sobie pozwiedzam oczywiście samemu. Tak, on jest przy tym młynie. Ja myślałem, że tam przy tym wiatraku będzie, ale wiedziałem właśnie. No co, wiatrak też jest. Górny młyn. O, dwa młyny są. Witaj, nieznajomy. Masz ochotę na chwilę rozmowy? I uwaga, uwaga. Mamy tutaj też zadanie poboczne. Przebyliście daleką drogę z Ofirun. Daleką i pełną niebezpieczeństwa, ale jak powiadają w moich stronach, w ryzyku jest honor. W moim przypadku porzekadło się nie sprawdza. Ryzyko jest. Gorzej z honorem. No właśnie.
bo ważna jest intencja, z jaką podejmujesz ryzyko. Ja przybyłem tutaj dziwić się nieznanemu i zdobywać chwałę dla siebie i mojego władcy. Trzeba poznawać świat, odkrywać nowe lądy, zdobywać wiedzę i szerzyć ją. Czy istnieje w życiu piękniejsze doświadczenie niż zachwyt nad tym, co nowe i podziwianie nieustającego dzieła tworzenia świata? Więc trafiłem do obozu odkrywców i filozofów? Owszem. Chcemy obserwować wasze zwyczaje, wymieniać wiedzę, handlować z wami. Okej, no to niech wam opowie. Z chęcią posłucham opowieści o twojej ojczyźnie. Oczywiście, jeśli masz na nią czas. Na ten temat mógłbym mówić całymi godzinami, całymi dniami nawet, aż usnąłbyś znużony opowieścią. Na to, co wy nazywacie Ofirem, składa się wiele krain i wiele ludów. Ofir to otwarte stepy, niedostępne góry, krystalicznie czyste jeziora i nieprzebyte puszcze. Upadłe imperia, królestwa i plemiona, które nie wiedzą, co to są królowie, ale znają opowieści o czasach, gdy świat był młody. Widzę, że w napisach jest problem, bo tutaj jest, kim są królowie. A z którego z tych miejsc ty pochodzisz? Z miasta, którego budowle zawstydzają wieże Nilfgaardu. Z ojczyzny filozofów, lekarzy, matematyków i czarodziejów. Ale o nich lepiej opowie mój przyjaciel, który sam jest runotwórcą. Nie omieszkam pociągnąć go za język. Czyli tak, runotwórca. Właśnie to jest ten... Mógłbym zobaczyć, jakie towary przywieźliście z Ofiru? Zaklinacz. Okej, mamy kartę, oczywiście. Okej, mamy dowódcę. Okej, patrzcie, który poziom. 38. Patrzcie na to. Są naprawdę prawie takie same jak wilk. Więc tak, sprzedajmy mu wszystko. Wiecie, nie wolę wagi. Powiedz, podoba ci się nasze rzemiosło? Nawet bardzo. To nic w porównaniu z tym, co mógłbym ci zaoferować, gdybym nie stracił moich schematów rzemieślniczych. Co się z nimi stało? Podróżowałem z przyjaciółmi, gdy zaskoczyli nas bandyci. Schematów mi nie żal, ale w napadzie zginął jeden z naszych. Okej, możemy odzyskać. Spróbuj odzyskać twoje schematy, jeśli to możliwe. Godne króla będą przedmioty, które powstaną dzięki zawartym w nich wskazówkom. Gdzie zostałeś napadnięty? Przy skrzyżowaniu traktów, niedaleko. Ja słabo znam okolice. Nie potrafię dać ci dobre wskazówki. Na północ stamtąd był jakiś zrujnowany duży dom. Poradzę sobie. Okej. Jeszcze to mamy zadanie wskazane. Wierzchowca. O tak. Babieca jest wiernym przyjacielem, bystrzejszym niż wielu ludzi. Wygraliśmy dużo wyścigów. Więc jesteś nie tylko odkrywcą, ale i jockeyem. W moich stronach małe dzieci potrafią jeździć wierzchem, a wyścigi konne są ulubioną rozrywką. Okej, możemy się jeszcze pościgać, dobra. Słyszałem wiele dobrego o szybkości ofirskich rumaków. Masz ochotę się pościgać? Nasze konie są chończe jak zachodni wiatr i chętnie to udowodnię. Ścigajmy się! Okej, mam nadzieję, że wygram. Okej, znaleźli Ofiru, mamy zadanie. Jeszcze troszeczkę zadań i chyba dookoła musimy po prostu przejechać. Tego jeziora. Bo widzę, że z tyłu mamy oczywiście. Dalej! Pokaż, na co cię stać! To nasze. Mam nadzieję, że starczy mocy, chociaż widzę, że nie starczy. Jak to wie... O nie! Nie oszczędzaj, humaka! Ach, te oszusty. Ach, ci oszusty. Co to miało być przed chwilą? Okej, tak, przyjeżdżamy sobie tędy. Otwórz na bramę!
Okej. O nie, dobra, tędy. Kurwa! Nie oszczędzaj, homa! Ja pierdzielę, nie to! O ja pierdzielę, zablokowałem się jeszcze. Wolniej. Ja nie mogę. Kurwa! Odpocznij. Ale zablokowałem się. A wszystko było tak ładnie, pięknie, normalnie. Ja się coś zablokowałem. Drogę powinienem, patrzyłem wtedy na mapkę. Kurde, trzeba na mapkę patrzeć, to nie na wyścig, tylko na mapkę. No w sumie na początku przez te beczki też nie było fajnie. Kurde, zjebałem. Pomyliłem właśnie drogę, a później próbowałem zawrócić. No i nie było łatwo. Okej, a teraz nie widać drogi, ale powinno... Moc powinna stać i beczek nie powinno być. Naprzód. Tak powiedzmy. Tutaj w ogóle ktoś idzie sobie. Nie patrzy, czy go przejeżdżają. Nie oszczędzaj, homaka! No spoko. No ale fajne mają akcent w sumie. Ogólnie dodatek jest zarąbisty. Że tak powiem. Tak, można przeskoczyć, okej. Tutaj tak naprawdę oszukiści zawsze są. Ogólnie to było też w podstawowej wersji gry. Ale to chyba było przez to, że po prostu był ten dodatek, że to w dodatku było wykorzystane. I od razu do gry zainicjalizowali. Bo ogólnie jeśli chodzi o to, to dodatek to jest 11-10 chyba wersja. Następny. Tak, chyba 11-10, gdzieś tak około. Teraz prosto. 11-10 to jest dodatek. Więc daje nam radę. Dobra, ukryty skarb mamy jeszcze. Okej. 1-10 i tam było duża ukrytość. To było jakieś około chyba 14 giga nawet. Więc tam był dodatek raczej mi się wydaje. Ofirskie rumaki są rącze bardziej jak wiatr, ale mój koń w niczym im nie ustępuje. Jakieś autoryzacje. Gratuluję wygranej! Przyjmij proszę tę kulbakę na pamiątkę naszych zawodów i niech ci ona dobrze służy! Okej, okay, mamy ofirską kulbakę. Podoba ci się nowe wdzianko, Płotka? Ha! Człowieka można ocenić po tym, jak traktuje swojego konia. Wedle naszego mitu na początku było niebo i ziemia. Niebo pokochało step z wzajemnością. I z tego związku zrodziła się klacz. Ludzie byli wówczas słabymi istotami nękanymi przez rozliczne zagrożenia. Klacz wykarmiła ich więc swoim mlekiem, a gdy stali się silni, pozwoliła im się dosiąść, by mogli zostać wojownikami i stawić czoła wrogom. Okej. Okay. Mit uczy, by szanować konie, które są najszlachetniejszymi ze zwierząt. Piękna historia. Dzięki za nią i za wyścig. Nawzajem. Okej, okay. Czyli nie będzie tego... W kolejnym odcinku weźmiemy tutaj tego gościa, pójdziemy. No to bywaj. Do zobaczenia. Niech będzie pochwalone wciąż trwające dzieło tworzenia świata. Bywaj. Okej, okay, czyli tak. Mam już sporo zadań. Trzy aż zadania, jedno poszukiwanie. Trzy te zadania i oczywiście jedno główne, czyli tak. Zaklinanie na dobry początek, to zaczynam, on jest tutaj ten zaklinarz w namiocie. Ogólnie to się tak prezentuje tutaj. Tutaj znaleźć wioseczkę, oni tutaj się rozłożyli i tyle. No i co? Aha, jeszcze te... Co to było? To było chyba siodło, tak? 85. 80, widzicie, jest lepsze. W dodatku ogólnie wszystko jest lepsze. Wszystko da się naprawdę lepsze. A mój tatka jest łowcą czarownic i tropi wiedźmy. Mimo że mamy najlepsze te wyposażenie z podstawy, to w dodatku są jeszcze lepsze. I w tym odcinku byłoby na tyle. Oczywiście
zaklinacz będzie w kolejnym. Na razie, cześć, hej!